W dzisiejszym odcinku odpowiemy na najczęściej zadawane przez was pytania dotyczące ubioru biegaczy. Skupimy się na tym, czym jest na przykład bielizna termiczna, co oznacza stwierdzenie ubior na cebulkę, a także dlaczego biustonosz sportowy jest ważnym elementem ubioru aktywnych kobiet. To taki który nie będzie wam sprawiał dyskomfortu. O co chodzi? Przede wszystkim, wybierając swój strój do biegania, musicie pamiętać o tym, żeby dawał on wam pełną swobodę ruchów. Po pierwsze, nie może być za bardzo przelegający ani obcisły. Nie może krępować ruchów w trakcie waszych aktywności. Nie może też być za ciasny, ale jednocześnie nie może być za luźny, żebyście nie mieli wrażenia, że wszystko na was wisi. Po drugie, ważne, żeby zabezpieczał was pod kątem termicznym. Zimą, żeby lepiej utrzymywał ciepło, natomiast latem, by dawał Wam większą swobodę i przewiewność. Istotnym elementem jest też oczywiście odprowadzanie wilgoci, która powstaje w trakcie Waszych aktywności. Najlepiej unikać typowo bawełnianych rzeczy, które mają tendencję do chłonięcia tej wilgoci, a skupić się głównie na aspektach i produktach, które są stworzone z materiałów technicznych. Generalnie nie ma takiej jednej ogólnej zasady, w jaki sposób się ubrać. Najważniejsze jest to, by to, co będziecie mieli na sobie, nie sprawiało tego dyskomfortu, a także to, by w trakcie treningu czuć się po prostu przyjemnie. To jest jeden z najczęstszych błędów, które popełniają osoby rozpoczynające swoją przygodę z bieganiem. I nie jest to błąd zły, kardynalny. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Bawełna swoją konstrukcją działa na zasadzie troszkę jak gąbka. W momencie kiedy zaczynacie swoją aktywność i wasza temperatura ciała zaczyna wzrastać, automatycznie, żeby się schłodzić, organizm produkuje pot. I ten pot jest wchłaniany bezpośrednio przez materiał bawełniany. Natomiast w odróżnieniu do produktów syntetycznych, bawełna nie ma tendencji do odprowadzania tej wilgoci. I co to znaczy? W większości przypadków może, możecie odczuwać wrażenie, że to będzie Was chłodzić, natomiast jest to troszeczkę zgubne. Pamiętajcie, że bawełna czy też produkt, który nie będzie odprowadzał tej wilgoci, po pierwsze stanie się dużo cięższy, więc wygoda w trakcie biegu będzie dużo mniejsza. Po drugie, w momencie, kiedy na przykład staniecie na chwilę w trakcie biegu, a poczujecie delikatny wiaterek, automatycznie zwiększa się też odczuwanie zimna. To jest bardzo istotny aspekt, zwłaszcza w bieganiu podczas zimowych temperatur, ale latem również możemy mieć odczucie dyskomfortu. Trzecią sprawą jest też to, że mokra bawełna spowoduje, że nasz organizm będzie potrzebował wyprodukować więcej ciepła, żeby się ogrzać, co automatycznie będzie powodować większą stratę energii. A w konsekwencji może dawać wrażenie, i też często tak jest, że po prostu na treningu bardziej się męczymy. Generalnie, w zależności od temperatury, która będzie panować na zewnątrz, będziemy ubierać się stosownie do niej. Najłatwiej jest ubrać się zdecydowanie latem, gdy temperatury są wyższe albo względnie wysokie. Wtedy tak naprawdę wystarczy nam założyć tylko lekką przewiewną koszulkę, krótkie spodenki, niskie skarpetki, no i oczywiście odpowiednio dobrane buty. Taki strój pozwoli nam na odpowiednią regulację temperatury, a także przewiewność, dzięki czemu nie będziemy w większości przypadków czuli dyskomfortu związanego z przegrzaniem. No chyba oczywiście, że temperatury będą zbyt wysokie. Te, wtedy się tego nie da uniknąć. Wiosna i jesień są do siebie bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o pogodę za oknem, a także temperaturę. Dlatego wtedy możemy oprócz założenia na siebie krótkich spodenek i krótkiej koszulki, dorzucić do tego na przykład bluzę, która będzie nas po pierwsze chronić od warunków zewnętrznych, takich na przykład jak wiatr, natomiast po drugie będzie też dawać delikatny komfort związany z temperaturą naszego ciała. To o czym należy pamiętać właśnie w tych okresach jesiennych i wiosennych, to fakt, że kiedy wychodzimy na trening, nie powinniśmy się ubierać za ciepło. Przyjęta jest taka ogólna zasada, że do temperatury, która aktualnie jest na zewnątrz, dodajemy plus minus około 10 stopni i na taką temperaturę się ubieramy. Początkowo będziecie czuć delikatny dyskomfort związany z zimnem. I to jest normalne. Natomiast, natomiast pamiętajcie o tym, że za kilka minut, za kilometr, za dwa od rozpoczęcia aktywności, wasz organizm będzie produkował więcej ciepła, więc ta termika waszego ciała i wasze odczucia będą zdecydowanie inne niż te, które mieliście na samym początku. Najgorzej sprawa ma się w okresie zimowym. I temat ubioru y, zimą dotyczy zarówno osób zaawansowanych, jak i osób, które zaczynają swoje przy, swoją przygodę z bieganiem, z tego względu, że bardzo często nie wiemy do końca, jak się ubrać. Najbezpieczniej ubierać się na tak zwaną cebulkę, o której będę mówił za chwilę. Ale w skrócie chodzi o to, że zakładamy na siebie dwie, trzy warstwy, i w zależności od warunków, jakie panują, i od naszej termiki, warstwy ściągamy albo zakładamy na siebie. Pamiętacie Shrek'a, taką bajkę, która kilka lat temu była dosyć popularna? W tej bajce padło jedno fajne stwierdzenie, które wypowiada główny bohater: Ogry są jak cebula mają warstwy. I dokładnie to ma takie samo przełożenie w przypadku odzieży biegowej. Ubiór na cebulkę to nic innego jak założenie na siebie dwóch lub trzech warstw, które będą w zależności od warunków pogodowych chronić nas przed zewnętrznymi warunkami. Pierwsza warstwa to warstwa odzieży termicznej i ta warstwa ma przede wszystkim za zadanie odprowadzenie ten, ten, ten nadmiar wilgoci, który produkuje nasz organizm. Druga warstwa to warstwa, która ma za zadanie docieplić niejako nas w trakcie aktywności. Chodzi też o to, żeby nie było nam zbyt ciepło, żeby bluza nie była za gruba, ale żeby też miała tendencję do odprowadzania tej wilgoci, którą przetransportuje nam warstwa pierwsza. Natomiast warstwa trzecia, jej głównym zadaniem jest ochrona przy, przed warunkami zewnętrznymi, takimi jak na przykład deszcz, śnieg czy wiatr. Ona jest najczęściej ubierana w bardzo mroźne dni albo kiedy te warunki naprawdę tego wymagają. I to dotyczy ubioru górnej części naszego ciała. Jeżeli chodzi o dół, tu sprawa ma się nieco inaczej, ponieważ y, pamiętajcie, że w trakcie biegu no, nogi wykonują jednak największą aktywność, dlatego one będą rozgrzewać się najszybciej. Tutaj bardzo rzadko stosujemy zasadę ubioru na cebulkę z prostej przyczyny, żeby po prostu się nie przegrzać. W przypadku dołu tak naprawdę wystarczy nam założyć jedną warstwę, na przykład legginsów z nieco grubszego materiału bądź luźnych spodni. Z materiałów oczywiście, które będą odpowiednio też odprowadzać wilgoć. I to tak naprawdę w zupełności powinno wystarczyć. Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, zawsze można pod takie leginsy bądź spodnie założyć cienką warstwę bielizny termicznej. Generalnie nie za ciepło. Bardzo często zdarza się, że źle dobrany ubiór właśnie w okresie zimowym powoduje, że większość ludzi zniechęca się do biegania, bo jest im na przykład za ciepło albo za zimno. Niestety nie ma takiej jednej ogólnej zasady, jak powinniśmy się ubrać. Wynika to głównie z tego, że każdy z nas inaczej reaguje na daną temperaturę. Jednym będzie przy zerze stopni zdecydowanie za ciepło, inni już będą czuli spory dyskomfort o odczuwaniu zimna. Taką najprostszą zasadą, jeżeli chodzi o ubiór zimowy, jest wspominany przeze mnie wcześniej ubiór na cebulkę, czyli zakładamy trzy warstwy i możemy wtedy regulować swoją termikę, swoją ciepłotę czy odczuwanie tego ciepła bądź zimna, ściągając bądź zakładając dodatkowe warstwy. Pamiętajcie o tym, że wychodząc na trening i to po raz kolejny to powtórzę, musimy czuć właśnie taki delikatny dyskomfort. Zimna po prostu, bo w trakcie biegu rozgrzewając nas organizm będzie nam zdecydowanie cieplej. Na pewno to, o czym musicie pamiętać, zaczynając swoją przygodę na, z zimowym bieganiem, to fakt, żeby nie ubierać zbyt grubych rzeczy typowo zimowych. Unikajcie kurtek zimowych, kurtek wiem, narciarskich, wełnianych czapek, e, grubych spodni. E, wszystko to wynika z tego, że wychodząc będziecie czuć komfort. Ale po kilku minutach będzie Wam po prostu zaciepło. Tego typu ubrania też są mało komfortowe i mało wygodne do uprawiania biegania, dlatego yy, mogą Was dodatkowo zniechęcić do wyjścia na kolejną aktywność. Jest to tak zwana pierwsza warstwa. Pierwsza, ponieważ przylega bezpośrednio do naszej skóry i odpowiada głównie za odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. O co chodzi z tym odprowadzaniem? Bo to dla niektórych może brzmieć troszeczkę dziwnie. Nie są to żadne małe ludziki, które chodzą po naszej skórze, łapią kropelki potu, które produkujemy w trakcie aktywności i wyrzucają je na zewnątrz. Chodzi tutaj o to, że materiał, z którego stworzona jest bielizna termoaktywna, to materiał, który chłonie wilgoć z naszego ciała i bardzo szybko odparowuje ją. Na zewnątrz tego materiału. Dzięki czemu y, czujemy komfort w trakcie biegu, nie czujemy, że jesteśmy zbyt mokrzy, a jednocześnie pozwalamy odpowiednio regulować ciepłotę naszego ciała. Bielizna termiczna wykonana jest najczęściej z materiałów syntetycznych, takich jak poliami czy poliester, bo taka konstrukcja i takie materiały pozwalają na właśnie to szybsze przeciągnięcie i odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Praktycznie niczym. Tak naprawdę obie te nazwy są stosowane zamiennie, bo przede wszystkim i jedna i druga nazwa dotyczy pierwszej warstwy, czyli odpowiada głównie za odprowadzenie wilgoci, a jednocześnie za utrzymanie odpowiedniej termiki, ciepłoty naszego ciała. Tak naprawdę różnica między odzieżą czy też bielizną termoaktywną a odzieżą, bielizną termiczną polega na tym, że ta pierwsza będzie lepiej oddychać i lepiej odprowadzać wilgoć na zewnątrz, natomiast bielizna termiczna, no jej głównym zadaniem jest jednak lepsze utrzymanie ciepłoty naszego ciała. Skarpety to jeden z częściej niedocenianych elementów wyposażenia biegacza. I powiem więcej. Po butach biegowych jest to drugi najważniejszy element, a przynajmniej powinien być, ponieważ ma bezpośredni kontakt z naszymi stopami. Skarpeta, jaką powinniście wybrać, znowu uzależniona jest tak naprawdę od temperatury, która będzie panować na zewnątrz. Pierwsza i najważniejsza zasada: tak jak w przypadku górnych warstw odzieży, powinniśmy unikać skarpet bawełnianych. Z prostej przyczyny. Po pierwsze, tak jak wspominałem wcześniej, chłonie wilgoć. A jeżeli chłoni wilgoć, to może mieć tendencję do przesuwania się w trakcie biegu. A to znowu może powodować jakieś otarcia na naszych stopach. Po drugie, skarpety bawełniane no, mają tendencję do chłonięcia nieprzyjemnych zapachów, co jednocześnie może powodować, że ten dyskomfort potreningowy, kiedy ściągamy buty, no, będzie na pewno zdecydowanie większy. Na jakie skarpety powinniście zwrócić uwagę? Tak jak wspominałem, ważna jest temperatura, jaka panuje na zewnątrz. Latem lepiej ubierać cieńsze skarpety. Może to być nawet niska stopka z tego względu, że no im mniej materiału na naszym ciele, tym ta przewiewność i odczucie chłodu może być po prostu większe. Troszkę inaczej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o skarpety do biegania jesienią czy zimą, z tego względu, że po pierwsze, lepiej choć nie zawsze, jest, żeby skarpeta była nieco grubsza, to zwiększa znowu utrzymywanie ciepła naszej stopy. Po drugie, ważne, żeby była to skarpeta wyższa. Tak, naj, naj, tak naprawdę najlepiej poza kostkę. Wynika to głównie z tego, że dzięki takiej skarpecie ochronimy też nasze ścięgno Achillesa, które jest narażone na niskie temperatury. A przeziębienie ścięgna Achillesa to jeden z częstszych powodów i urazów ubiegaczy najlepszy materiał z jakiej powinna być wykonana skarpeta to podobnie jak w przypadku górnych warstw materiał techniczny na przykład poliestrowy, poliamidowy z domieszką elastanu tu zasada działania jest taka sama jak w przypadku odzieży wierzchniej czyli chodzi o to żeby ta wilgoć i pot, który produkujemy był w miarę szybko przetransportowany na zewnątrz żeby skarpeta nie miała tendencji do chłonięcia tej wilgoci możecie wybrać skarpety ze wzmocnieniami np. na przykład na palcach bądź piętach, czyli w tych newralgicznych miejscach. Możecie wybrać również skarpety z jakimiś delikatnymi opaskami, które będą lepiej trzymać ją na naszej stopie, nawet jeżeli zamoczymy ją na przykład w wodzie. To wszystko tak naprawdę zależy od warunków, które panują za oknem. Odzież membranowa będzie jednak zdecydowanie lepiej sprawdzać się w okresie jesienno-zimowym niż w wiosenno-letnim. Wynika to głównie z temperatury, jaka panuje aktualnie w powietrzu. Pamiętajcie, że odzież z membraną zdecydowanie gorzej będzie odprowadzać ciepło, które wyprodukujecie w trakcie aktywności w momencie, gdy na zewnątrz ta temperatura będzie oscylowała dużo. Powyżej 0 stopni. Wynika to głównie z budowy i z zasady działania samej membrany. Dlatego zdecydowanie lepiej jest wykorzystywać taką odzież, gdy te warunki, w których przyjdzie nam na przykład biegać, będą zdecydowanie mniej komfortowe, będzie duża, duży opad deszczu, śniegu, będzie duży wiatr, albo na przykład ta temperatura nie będzie za wysoka, wtedy taka odzież zdecydowanie lepiej się sprawdzi. To jest dobre pytanie, ponieważ e, tak jak już wspominałem wcześniej, każdy z nas jest inny. I tutaj odpowiadając na to pytanie, no nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jakich konkretnie produktów powinniście szukać. Przede wszystkim, po raz kolejny powtórzę, uzależnione jest to od aktualnych warunków, e, jakie panują za oknem, a także od tej aktywności, jaką chcecie wykonać. Bo nieco, innych produktu, in, nieco inne produkty weźmiecie na... Szybsze na przykład bieganie, nieco inne na spokojne truchtanie. Generalnie zasada jest prosta, ma być komfortowo. Szukacie produktów, które stworzone są z materiałów syntetycznych, aby lepiej odprowadzać wilgoć, żeby ta przewiewność była lepsza. W przypadku kiedy temperatura jest niższa, dokładacie sobie do tego produkty syntetyczne, które będą utrzymywać lepszą termikę, na przykład jakąś cienką bluzę. A na koniec możecie wrzucić na przykład odzież membranową w formie jakiejś kurtki czy softshellu. Ważną rzeczą, na którą też powinniście zwrócić uwagę, to oczywiście komfort tych produktów. No bo nie oszukujmy się, koszulka za 30 zł poliestrowa no nie będzie dawać takiego samego komfortu jak koszulka wykonana z materiałów syntetycznych za 150 zł. Ważny jest komfort i brak ograniczenia ruchomości, kiedy zakładacie taki taki produkt i to dotyczy zarówno i górnej warstwy jak i dolnej, czy to spodenek czy spodni, w których będziecie biegać. Tak naprawdę to jest jedno z częściej zadawanych pytań, jeżeli chodzi o osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, z tego względu, że teoretycznie wszystkie trzy są do siebie zbliżone. Natomiast w praktyce każda z nich będzie dawać nieco inną odporność. Kurtka wiatroszczelna, no jak sama nas wskazuje, jej głównym zadaniem jest ochrona przed wiatrem. Zakładamy ją przede wszystkim w wieczne dni, kiedy temperatura na zewnątrz też nie należy do najwyższych, ale nie grozi nam żaden opad deszczu, śniegu, ani też mocne, mocne słońce, które będzie nas dogrzewać. To jest przede wszystkim produkt, który ma nas ochronić przed wiatrem. Będzie też delikatnie chronić przed deszczem, natomiast no nie jest to e, typowa kurtka przeciwdeszczowa. Natomiast kurtka przeciwdeszczowa, no jak sama nas zaskazuje, ma nas chronić przed warunkami zewnętrznymi, takimi właśnie jak deszcz, jak śnieg, e, jak błoto, w które też możemy wpaść. Jej oddychalność będzie gorsza niż na przykład kurtki wiatroszczelnej, natomiast no zdecydowanie lepiej będzie chronić nas przed wilgocią, która będzie nas atakować z zewnątrz. Jeżeli chodzi o kurtkę hydrofobową, to jest troszeczkę taki produkt pomiędzy kurtką wiatroszczelną a kurtką wodoszczelną. Z tego względu, że kurtka hydrofobowa na swoim materiale ma taką powłokę, która będzie chronić przed niewielkim deszczem. Ten materiał po prostu nie będzie nasiąkał tak szybko tą wodą. Dodatkowo dzięki tej powłocy no będziemy poniekąd też ochronieni przed warunkami zewnętrznymi, takimi właśnie jak wiatr. Natomiast nie jest to rozwiązanie typowo wiatroszczelne ani typowo wodoszczelne, dlatego często jest też takim pośrednim wyborem między wiatroszczelnością i wodoodpornością. Najczęściej chyba wybieranym produktem, jeżeli chodzi o biegaczy, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem, ale też nie dający takiego komfortu jak dwie pozostałe kurtki. Różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami, mimo że są zbliżone nazwy do siebie, no jest bardzo prosta. Produkty wodoszczelne to produkty, które w żaden sposób nie będą przepuszczać wody do wnętrza. Najlepszym przykładem jest na przykład sztormiak albo zwykły gumiak. Są wykonane z takich materiałów, które w żaden sposób nie będą tej wody e, transportowały do wnętrza. Jaki jest minus tego rozwiązania? No, oddychalność. Pamiętajcie, że w przy takim rozwiązaniu, gdy ciepłota ciała wzrasta, no będziemy się po prostu w tym gotować. Natomiast produkty wodoodporne, one również chronią nas przed tym, by woda nie dostawała się do środka. Natomiast działa to do pewnego momentu. Pamiętajcie, że w końcu ta wodoodporność straci na swojej jakości, i wtedy najlepiej ją odnowić, impregnując, a także czyszcząc dany produkt, żeby te właściwości wróciły do swoich pierwotnych. Pewnie, że ma sens, ale jest to dosyć indywidualna kwestia. E, oczywiście zależy to też od warunków pogodowych, jakie aktualnie panują. E, no bo zimą założymy nieco inną czapkę, latem również skorzystamy z innego produktu. Zajmiemy się na początku latem. E, tutaj czapka przede wszystkim ma nas chronić przed promieniami UV, czyli generalnie przed słońcem. E, przy wyższych temperaturach, e, kiedy to słońce jest dosyć ostre, no, chroni naszą głowę przed tym, żebyśmy się przede wszystkim nie przegrzali. Dodatkowo daszek, który znajduje się w czapce, będzie nas chronił nasze oczy przed promieniami słonecznymi, co jednocześnie zwiększy też komfort w trakcie biegu, bo nie będzie nas to słońce po prostu razić. Dodatkowym atutem czapki jest też to, że no przy wyższych temperaturach, kiedy tego potu będzie produkowane dużo przez nasz organizm, czapka będzie wchłaniać ten pot, więc nie będzie on nam też ściekał po twarzy i sprawiał takiego dyskomfortu, że co chwilę musimy się Wycierać. Zamiast czapki możecie też czasami wybrać opaskę. Zasada działania będzie podobna, natomiast no nie będzie tak dobrze chronić przed słońcem. Nieco inaczej sprawa ma się w zimie, ponieważ no większość z Was pewnie kojarzy historię mówiącą o tym, że przez naszą głowę ucieka największa ilość ciepła. No nie są to informacje do końca potwierdzone ani też zaprzeczone, dlatego każdy podchodzi do tego w nieco inny sposób. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W momencie, kiedy biegniecie bez czapki, pozostała część waszego ciała no, jest jednak otulona pewną warstwą ubrań, więc dlaczego nie zrobić tego z głową? Pamiętajcie, że ciepło gdzieś musi uciec. Głowa jest takim najbardziej wysuniętym punktem, który też posiada najmniejszą ilość tkanki. Dookoła, więc temu ciepłu jest najłatwiej uciekać przez tą głowę. I to jest pierwszy argument, dla którego warto założyć czapkę, żeby po prostu tego ciepła nie wytracać. Zamiast czapki, jeżeli czujecie, że w czapce będziecie się gotować, możecie założyć na przykład opaskę. To jest atut o tyle istotny, że Abstrahując już od trzymania ciepłoty, ochronicie wasze uszy, co jest bardzo częstym problemem biegając zimą wśród biegaczy, że uszy po prostu odmarzają. Są to też najdalej wysunięte elementy naszego ciała, do których krew jeżeli nie musi, to nie będzie dopływać. Dlatego warto o nie zadbać i odpowiednio zabezpieczyć, by po prostu się nie wychłodziły. Drugim argumentem jest też fakt, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku bielizny termicznej, odpowiednia czapka z odpowiednich materiałów będzie sprawiać, że pot, który produkujemy w trakcie biegu, będzie szybciej odparowywał na zewnątrz. To jest o tyle istotny argument, że kiedy nasze ciało jest zwilgocone, mokre, szybciej się po prostu wychładza. Dlatego czapka po pierwsze będzie utrzymywać to ciepło, a po drugie będzie pozwalać temu potowi odparować na zewnątrz. I tak i nie. Teoretycznie jakbyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, mamy około 25 stopni na zewnątrz, jest ciepło, słonecznie, biegniemy bez koszulki. Po kilku minutach nasz organizm zaczyna wytwarzać coraz większą jego ciepła i żeby się schłodzić, produkuje pot. I właśnie ten pot może być największym problemem, bo będzie dawać takie wrażenie, że no znajduje się wszędzie, że cieknie, że nas łaskocze. My go co chwilę będziemy chcieli zetrzeć, a tak naprawdę nie będziemy mieli czym, bo biegniemy bez koszulki. Dlatego latem jednak zdecydowanie lepiej zbiegać w koszulce. I przemawiałem za tym dwa argumenty. Po pierwsze, koszulka będzie nas chronić przed promieniami słonecznymi. Nie dopuści do tego, żebyśmy się odparzyli, żebyśmy za mocno się na przykład opalili. Generalnie ma nas chronić przed tym, co słońce nam oferuje. Po drugie, będzie też chłonąć pod, który my wyprodukujemy w trakcie biegu. Dzięki czemu, jeżeli jest oczywiście dobrana z odpowiednich materiałów syntetycznych, będzie ten pod odprowadzać na, odprowadzać na zewnątrz, a my nie będziemy czuli, że spływa po nas jak po kaczce. Tutaj tak naprawdę jest podobna zasada jak w przypadku odzieży, którą zakładamy na górne części ciała. Najważniejsze jest to, by była to odzież wykonana z materiałów technicznych, poliestrowych, poliamidowych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta oddychalność była dobra, a także żeby ta termika naszego ciała, ta ciepłota, została utrzymana w trakcie naszych aktywności. To, czy mają to być spodnie przylegające typu leginsy, czy troszkę luźniejsze w formie takich powiedzmy dresowych, to jest też kwestia dość indywidualna. Za leginsami na pewno będzie przemawiać fakt, że termika będzie nieco lepiej odpowiadała w przypadku wyboru takich produktów. Druga sprawa to kwestia oddychalności, a trzecia i chyba najważniejsza to kwestia niekrępowania ruchów. W przypadku luźniejszych spodni no, będą nam się troszeczkę one majtać prawdopodobnie. Między, między naszymi nogami, i może to sprawiać dyskomfort w trakcie wykonywania czynności, które mogą wymagać nieco większych zakresów ruchowych. Natomiast jest pewien patent dla osób, które czują, że nie są w stanie założyć leginsów, bo nie czują się zbyt komfortowo. Wspominaliśmy też o tym przy pierwszym naszym odcinku, w którym mówiliśmy, jak zacząć biegać. Tamten patent był też wymieniony jest bardzo prosty. Zakładacie leginsy, a na to zakładacie krótkie spodenki. To spowoduje, że po pierwsze nie będziecie czuli, prawdopodobnie oczywiście, dyskomfortu związanego z wyglądem w mocno przylegających i obcisłych leginsach, a dodatkowo w okresie jesienno-zimowym zwiększy też troszeczkę utrzymywanie ciepła, bo mamy na sobie kolejną warstwę ubrania. Biust też biega, o dziwo. Według badań w trakcie 10 kilometrowej przebieżki biust potrafi pokonać nawet 700 metrów. Dlatego biustoność jest istotnym elementem ubioru każdej aktywnej kobiety, ponieważ będzie podtrzymywał ten biust, aby nie dopuścić do większej jego ruchomości. Za podtrzymanie biustu kobiet odpowiada wiązadło Cooper'a, które w trakcie ruchu ma tendencję do naciągania się, co w dłuższej perspektywie może powodować deformację i niezbyt ładny wygląd kobiecych piersi. Stąd dobrze dobrany biustonosz biegowy zapobiegnie tej deformacji, pozwoli na to, by piersi były utrzymywane w odpowiedniej pozycji, a jednocześnie też poprawi komfort podczas każdej aktywności. Żeby zwiększyć widoczność nie trzeba robić tak naprawdę wiele. Przede wszystkim musicie zwracać uwagę na produkty, które w swojej budowie mają większą ilość elementów odblaskowych. I mówię tu zarówno o koszulkach i spodenkach, ale temat też dotyczy butów czy na przykład kurtek. W okresie silno-zimowym jest to bardzo istotny aspekt, z tego względu, że no dni stają się coraz krótsze. Eee, dlatego potrzebujemy być lepiej widoczni, zwłaszcza na drogach. Fajnym uzupełnieniem takiego setu ubrań z odblaskami są opaski odblaskowe, które mówiąc w skrócie, ważą niewiele, a robią wiele. Podsumowując całość, jak sami widzicie, ubiór biegacza no, nie jest najprostszą rzeczą. Tak naprawdę jest to dość indywidualna kwestia i sami na sobie będziecie musieli przetestować, która opcja jest dla Was najlepsza. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do śledzenia kolejnych produkcji. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, możecie śmiało uderzać bezpośrednio do nas. Trzymajcie się i do zobaczenia.